Prezydent USA Joe Biden ma rozważać wizytę w Polsce w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę. Doniesień amerykańskich mediów nie potwierdza jednak Biały Dom. Polscy politycy liczą na wizytę, która wzmocni polsko-amerykański sojusz. W marcu ubiegłego roku miliony osób na całym świecie śledziło wizytę prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Na placu zamkowym w Warszawie padły podziękowania dla Polaków za bezinteresowną pomoc ukraińskim uchodźcom. Joe Biden zapewnił, że NATO jest gwarantem bezpieczeństwa Europy. Wyraził nadzieję na klęskę Władimira Putina. Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem dla Rosji, gdzie wolny naród miałby odpuścić swoją wolność i żyć w mroku. Mój Boże, ten człowiek nie może pozostać u władzy zawsze. W następnych miesiącach wojny Amerykanie nie szczędzili pochwał wobec Polski. Ostatnio o działaniach Polaków mówił w niemieckim Ramstein minister obrony USA Lloyd Austin. Polska jest liderem w dostarczaniu pojazdów opancerzonych Ukrainie, szkoleniu ukraińskich sił zbrojnych oraz udzielaniu schronienia ukraińskim uchodźcom. Amerykańskie telewizje CNN i NBC News, powołując się na źródła z Białego Domu, podały, że prezydent USA Joe Biden rozważa wizytę w Europie w czasie rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego. Biały Dom bierze pod uwagę Polskę jako jeden z krajów Europy, które amerykański prezydent chce odwiedzić w przyszłym miesiącu. Joe Biden na Starym Kontynencie ma potwierdzić amerykańską solidarność z Ukraińcami. Niewykluczone, że ogłosi też kolejny pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. Medialnych informacji nie potwierdza Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Białym Domu. Nie mamy obecnie żadnych planów podróży w związku z rocznicą. Planowanie rocznicy jest w toku i oczywiście badamy różne opcje. Doniesienie nie potwierdza też rzecznik polskiego rządu Piotr Miller. Takiej informacji nie otrzymałem z MSZ-u, w związku z tym na ten moment takiego faktu nie potwierdzam. W ostatnich miesiącach prezydenci Polski i USA kontaktują się regularnie. Współpraca Warszawy i Waszyngtonu jest bardzo dobra, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta minister Marcin Przydacz. W przyszłym tygodniu lecę do Waszyngtonu, będę rozmawiał o aktualnym stanie spraw polsko-amerykańskich. I zobaczymy, co z tego jakby będzie wychodzić w następstwie tych wizyt. Wizyta amerykańskiego prezydenta w naszym kraju byłaby podziękowaniem za rok wsparcia walczącej Ukrainy, mówią politycy opozycji. Bardzo bym się cieszył, gdyby Polska mogła gościć prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tego mocarstwa światowego, które dzisiaj jest gwarantem bezpieczeństwa wszystkich wolnych narodów na świecie. I dobrze, że prezydent Stanów Zjednoczonych docenia Polskę, która ma ogromny wkład w obronę Ukrainy, w pomoc Ukrainie. Jak mówi poseł PiS Robert Telus, wizyta byłaby kolejnym sygnałem dla Władimira Putina. Znaczeniem też i takim militarnym, ze względu na to, że Putin zobaczyłby, że Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują, jeżeli chodzi o wojnę i o pomoc Ukrainie. W ramach sojuszu NATO w Polsce stacjonują wojska amerykańskie. Oba kraje wspierają militarnie Ukrainę. Kilka dni temu Amerykanie zapowiedzieli przekazanie Ukrainie czołgów Abrams. Takie kroki podejmuje także Polska, mówi politolog dr Bogdan Pliszka. Morawiecki oprócz deklaracji, że przekażemy te kilkanaście leopardów, znów mówi o przekazaniu PT-91 twardej. Relacje obu krajów nie będą słabnąć, podkreśla politolog profesor Rafał Juchnowski. Polska jest sojusznikiem wiarygodnym. Nie widzę żadnych zagrożeń dotyczących relacji polsko-amerykańskich. Przeciwnie, myślę, że one wraz ze wzrostem agresywnej polityki Rosji ulegną jeszcze bardziej wzmocnieniu. Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku. Ukraińcy bronią swojego kraju już 338 dni.